Dzień dobry, moi drodzy, dzień dobry. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj, kochani, mamy czwartek. Ja przyjechałam właśnie do sklepu papierniczego. Potrzebuję parę rzeczy, tak więc no, jeszcze do Rossmana, kochani, muszę wstąpić. Muszę sobie kupić, kochani, farbę do włosów, bo wiem, że jest do końca tego miesiąca. Także więc został chyba jeszcze jutro jeden dzień. Tak więc lecę, dzisiaj kupuję farbę, no i muszę już te włosy zafarbić, bo powiem Wam, że już mnie denerwują. Tak więc, kochani, stwierdziłam, że odezwę się do Was, nagram jakiegoś vloga. Tak więc, moi drodzy, zapraszam Was na kolejny film. Zobaczcie, jestem w Pepco. No i tutaj mają takie fajne, ładne kwiatki. Tak więc takie widzicie tutaj roślinki, tulipany. No i takie właśnie w doniczkach, jak widzicie. No i tutaj zobaczcie, przód, tył i kwiatek. Ale te konwali są ciekawe, no. Powiem Wam, że takie konwali kosztują 10 zł. Właśnie się tak zastanawiam, no nie wiem. No fajne, ciekawe. I oczywiście tutaj takie suche kwiaty też macie. Tak wyglądają. No i doniczek mnóstwo. Zobaczcie, jakie jaskrawe koszule mają w Pepco. Chyba z muślinu. No i takie tutaj bluzeczki. No i powiem, tak sobie właśnie tutaj przechodzę, patrzę, co mają ciekawego. Też patrzę na skarpetki, ale powiem Wam, ja tak nie lubię takich bardzo kolorowych, jak tutaj widzicie, bo jest kolorowo, chociaż jest panterka, ale raczej nie. Więc tutaj też patrzę, ale to raczej takie. Zobaczmy na bieliznę. W sumie też nic nowego nie ma. No i tak samo, moi drodzy, ręczniki. Powiem Wam, że mam z Pepco też ręczników. Nawet powiem Wam, że są fajne. Te też są. Ciekawy właśnie wzór mają. Będę musiała zakupić też kiedyś takich ręczników jeszcze mniejszych. Idzie, moi drodzy, z poszywkami. No i oczywiście z główki.
Tak, kochani, byłam właśnie już w Rossmanie, kupiłam właśnie farbę do włosów. Właśnie tu mi głośno idzie radio. Trochę was tak krzywo tutaj, moi drodzy, dałam, ale nie mam tutaj możliwości postawienia was inaczej, także więc może trochę będzie krzywy obraz, no ale i tak, moi drodzy, mnie widać. Powiem wam, że no ten tydzień naprawdę pogoda była fantastyczna. Wczoraj było tak gorąco, było 17 stopni. Powiem wam, że no jak na luty taka pogoda, to ja jestem po prostu w szoku. Dzisiaj, moi drodzy, jest troszkę chłodniej, jest pochmurane. Rano, czy nawet w nocy, albo w czas rano padał deszcz. Teraz nie pada, no ale jest niebo pochmurane, nie ma słoneczka, tak więc i tak jest dobrze, bo jest ciepło, jak widzicie, bez szalika. Ja mam już koszulę, już chodzę w moich koszulach, kochani, w kwiaty i nie tylko w kwiaty. No, a propos właśnie Rossmana, to tak jak mówię, byłam w Rossmanie i kupiłam, co ja kupiłam? Farbę do włosów. No i byłam, moi drodzy, jeszcze w Pepco. Chciałam zobaczyć, co mają ciekawego, jakiś nowy asortyment, więc tak jak widzieliście, mają takie króliki, mają kwiaty. Co tam jeszcze mieli? Takie, wiecie, dzbanuszki, kubeczki takie w kwiaty, wiecie, taka łąka kwiatowa, no takie rzeczy mieli. No i ten asortyment, te jajka takie, króliki, jak widzieliście. Ja nic nie kupiłam. Właśnie patrzę tutaj, bo właśnie niektórzy idą i tak patrzą. No i powiem wam, że kupiłam tylko jedną rzecz w Pepco, kupiłam Damiankowi tylko taki t-shirt, koszulkę, bo nawet mi się spodobała taka fajna bluzeczka, niedroga, bo 10 zł tylko kosztowała, w takim kolorze butelkowej, coś zieleni, takie maźki, takie jakby, wiecie, Tay Day. Jak przyjadę, to wam na pewno pokażę tą koszulkę. No i co tam, moi drodzy? No i tyle to, co wam pokazywałam z nowości właśnie w Pepco. Ja teraz, kochani, właśnie jadę do domu. No i muszę zrobić coś na drugie danie. Wczoraj robiłam zupę, więc dzisiaj coś by trzeba było dorzucić do tego, jakie zrobić drugie danie. Nie wiem, może pierogi. No nie wiem, w każdym bądź razie zobaczę. Jadę teraz, kochani, do domu. Tak jak mówiłam, stwierdziłam, że może dzisiaj nagram tego vloga. Może ten vlog będzie łączony, może dziś i jutro. Chyba, że go skończę dzisiaj. No nie wiem, ale stwierdziłam, że się, kochani, dzisiaj do was właśnie odezwę. Kurczę, muszę sobie właśnie taki tutaj uchwyt kupić do samochodu, bo nieraz jak jadę, chciałabym się do was odezwać, nieraz też bym, mówię, nagrała może vloga, ale nie mam gdzie zaczepić tego telefonu, tak więc muszę sobie kupić jakiś uchwyt, tak więc jak będę jeździć, to porozmawiamy sobie. Odezwę się do was, kochani, na pewno. A teraz, dobra, moi drodzy, jadę, uciekam do domu. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadza taki obraz przestawiony. Mam nadzieję, że chyba to dobrze będzie wyglądało. Ale nie miałam innej opcji, żeby gdzieś to tutaj postawić, bo albo mnie połowę było widać, albo mnie wcale nie było widać. No i wiecie, tak to jest. Jak to mówią, my influencerzy musimy sobie jakoś radzić, jak niektórzy na jakichś tam butelkach, kubkach, cudawiankach stawiają właśnie te kamery, telefony i tak dalej. No, także widzicie, czasem trzeba w jakiś dziwny sposób albo na dziwnej rzeczy postawić po prostu ten telefon, żeby coś nagrać, odezwać się do was. Dobra, moi drodzy, uciekam, patrzę tak tu, bo właśnie stoję przed Media Expert, jeszcze tutaj jest. No i patrzę, jak sobie tutaj właśnie ludzie chodzą. Powiem wam, że naprawdę jest teraz taka rewia mody, bo każdy chodzi jak chce. A wczoraj to tym bardziej, jak było te 17 stopni, to i z krótkimi rękawkami, i w krótkich spodenkach, niektórzy na zimowo. No powiem wam, że no trochę szok, bo dlatego, że to jest właśnie dopiero luty, znaczy luty, no koniec lutego już mogę powiedzieć. No, a tu taka pogoda, niespodzianka. Dobra, moi drodzy, ja się zapinam, jadę do domu, no i co, odezwę się do was pewnie jak wrócę. Właśnie zastanawiam się, miałam jeszcze jechać po płyn do prania, ale powiem wam, że już mi się nie chce, więc nie wiem, zastanowię się, jak będzie mi się chciało, to jeszcze sobie podjadę, bo w sumie mam po drodze, tam też mają donice, co zawsze właśnie kupuję, więc może obejrzę jakieś jeszcze donice. Ale wiecie, lepiej może nie, bo to wtedy, wiecie, tak człowieka przyciąga, ciągnie i zawsze coś musi kupić. Także wiecie, ja czasem unikam takich sklepów, żeby po prostu nie kupować zbędnych po prostu rzeczy.
Te na przykład z ciuchami też Wam teraz powiem już tak, nie kupuję, bo niby jest promocja, wiecie, ja takie tanie rzeczy kupuję, te sukienki, jak nieraz w tym są na promocji za 19 zł, to jak ostatnio kupiłam. Ale czasem jak człowiek ma za dużo tego, to ten nadmiar po prostu człowieka, powiem Wam, też przytłacza. Ostatnio sporo rzeczy wyrzuciłam, powiem Wam, już takich ciasnych, szczególnie... Ja już dotarłam, kochani, do domu. Właśnie mam tutaj moje farby. Oczywiście dwie, bo jak wiecie, na długie włosy to muszą być dwie. No i tu mam koszulkę dla Damiana, to Wam potem pokażę. A teraz, moi drodzy, robię sobie cappuccino, chociaż rano piłam, ale mam ochotę teraz właśnie na cappuccino. Tak więc zrobię, no i chyba te pierogi później zrobię, mam zamrożone, więc na drugie danie chyba będą pierogi, na pierwsze zupa. No, także kochani, na tyle. Ja dzisiaj, kochani, w ogóle wskoczyłam w koszulę. Ostatnio chodzę w ogóle w koszulach. Tu mam tą, w te kwiaty takie. I powiem Wam, jak na taką pogodę jest ciepło, to pod płaszcz jest fajnie ubrać właśnie koszulę, a nie sweter, bo w swetrze to... O, jak ostatnio ubrałam sweter, to myślałam, że się po prostu ugotuje. Na to miałam jeszcze płaszcz i mówię, nie, 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 to nie ja. Dobra, kochani, uciekam, robię cappuccino. Odzywam się, kochani, do Was za chwilę. No i tak, ja sobie teraz właśnie robię cappuccino. Zaraz też w ogóle nastawię sobie tutaj zupkę, raczej przygrzeję. No i coś na drugie danie pomyśleć, albo pierogi. Nie wiem, no zobaczymy jeszcze. W każdym razie mam w zamrażalniku pierogi, więc za chwilę zrobimy. Tylko najpierw cappuccino, no i nastawiam, tak jak mówię, zupę raczej podgrzewam. No, a tu już sobie zrobiłam cappuccino w takim pięknym kubeczku, takie mniejsze, wiecie, zrobiłam sobie, bo już rano piłam, więc tu sobie zrobiłam teraz w takim mniejszym. To ja sobie tutaj zaraz piję cappuccino, do tego mam, zobaczcie, tutaj ciasto ostatnio piekłam, właśnie mam tutaj zapakowane, żeby nie wyschło tego murzynka, jeszcze zostało z 4 kawałki. No i powiem Wam, że w ogóle rozpięłam ostatnio tutaj te firany. Jak widzicie, są teraz inaczej. Właśnie położę sobie to cappuccino tutaj. Myłam właśnie, okno czyściłam, bo było tak niesamowicie, powiem Wam, brudne, że po prostu no nie spięłam. Zostawiłam te firany tak i mówię, no w sumie tak też fajnie wygląda. Cały czas były pospinane tymi takimi baletnicami, tak więc zostawiłam teraz tak. Także więc na razie tak wyglądają rozpięte. Powiem Wam, że bardzo fajnie to wygląda, jak też są właśnie porozpinane. Powiem Wam tak, nie widać właśnie bardziej teraz tutaj z pola na przykład. No i fajnie to w ogóle wygląda, te falbanki. Powiem Wam, że fajnie się też układają. Tu tylko taką przerwę zrobiłam między jedną a drugą. No i zobaczcie, tu już sobie dałam tego królika na okno, tego co dostałam od męża. On sobie tutaj teraz będzie siedział. Okno jest przynajmniej umyte, pięknie wygląda, jest czyściusieńko. No i tak teraz są właśnie te firany. Mówię, pokażę Wam też, jak one wyglądają tak rozpięte, chociaż i tak już widzieliście, no ale zawsze widzicie je u mnie spięte, więc teraz są rozpięte. A no, także na razie tak, tak będzie wyglądać. No i te moje tulipany, kochani, dalej są, bo jak wiecie, są to gumowe, pięknie wyglądają, każdy się tym zachwyca, naprawdę są cudowne. Nikt nie mówi, że są gumowe, czy plastikowe, czy jakieś tam, że są sztuczne, bo każdy twierdzi, że są prawdziwe. No to dobrze, niech tak będzie. I tak, moi drodzy, znowu w łazience. Muszę nastawić właśnie, powiem Wam, pranie. No i co? Cappuccino właśnie przed chwilą wypiłam. Obiad właśnie już się tam, zupa przygrzała. Idziemy najpierw zjeść. No i co? Muszę wziąć i za chwilę też podkurzać. Dzisiaj muszę sobie umyć właśnie głowę, ale to już się pójdę kąpać.
może jutro sobie zafarbię właśnie włosy. Powiem Wam, że już mnie naprawdę denerwują, bo mam zupełnie inny odrost tutaj, a długość. Nieraz chodziłam dość długo tak, ale teraz powiem Wam, że już mnie zaczyna to denerwować. Wkurza mnie to, bo te włosy się nie chcą, wiecie, tak układać. Zauważyłam, że właśnie ja mam dość duży odrost, a te są farbowane tutaj, a tu już mam swój kolor włosów. No to powiem Wam, że te włosy jakoś się takie są niesforne. Nie chcą mi się układać w żaden sposób. Tak więc, no, a też kolorystycznie powiem Wam, że to też dziwnie wygląda, jak jest kucyk spięty i tu jest inny odcień, a tu jest inny, no to wiecie, muszę zafarbić. Kupiłam po prostu farbę z L'Oreala, tą, którą zawsze kupuję, kolor ten, który zawsze robię, ostatnio robiłam tylko innym, dużo ciemniejszym, bo miałam wtedy czarne włosy. Teraz kupiłam ten, co robię zawsze, taki ładny brąz z L'Oreala, no i powiem Wam, że jeszcze mi się udało kupić go właśnie, jak Wam samodzielnie mówiłam, na promocji, bo promocja jest jeszcze tylko do jutra, do północy, także więc udało mi się kupić taniej, a ja zawsze muszę mieć dwie farby, bo mam dość długie włosy, więc jedno opakowanie by mi nie starczyło. Także jutro, mam nadzieję, piątek zafarbię sobie włosy. Teraz, kochani, idziemy na obiad, no i biorę się za odkurzanie, sprzątanie. No i co? Potem jeszcze odrobienie z Damianem lekcji. No, a teraz najpierw obiad, bo jestem głodna, już mi w brzuchu burczy. A tutaj Wam, moi drodzy, pokażę właśnie te moje kwiaty, te cebule, które właśnie sadziłam. Te są ostatnie. Ta była druga donica sadzona, ta była na końcu trzecia. No i zobaczcie, tak to właśnie już powyrastało. Jeszcze tutaj środek nie wyrosnął. Jeszcze będą wychodzić. Ta jest ostatnia, ale Wam pokażę pierwszą donicę, którą właśnie sadziłam. To są właśnie frezje, jakby ktoś nie wiedział. To właśnie frezje tak rosną z cebul. Zaraz Wam pokażę, że właśnie jakie już duże są w tej pierwszej donicy, której sadziłam. Tak jak mówię, ta jest druga, ta większa, ta jest trzecia, ostatnia, której sadziłam. No i teraz Wam pokażę pierwszą donicę, w której sadziłam właśnie te cebule. A tak, moi drodzy, zobaczcie, wyglądają cebule, frezje, które sadziłam jako pierwsze. Zobaczcie, jakie już olbrzymy, duże. No, wtedy będą kwitły pewnie. No, zobaczymy. Pierwszy raz mam właśnie frezję. Zobaczymy, jak będą wyglądać. Ale tak jak mówię, ta była donica sadzona jako pierwsza. No i tak to wygląda. I tak właśnie, moi drodzy, wyglądają kwiaty, które sadziłam, frezje. Także więc, no, miejmy nadzieję, że będą piękne, ładne kwiaty. Jak widzieliście, ta pierwsza donica to już spore są, dość duże, wysokie urosły. One i tak jeszcze wyższe będą. No i tamte ostatnie donice, które sadziłam później, też już wyrastają właśnie łodyżki właśnie z tych cebul. Także no, widzę, że się poprzyjmowały. Zobaczymy, jakie będą kwiaty. Powiem Wam, że frezje mam pierwszy raz sadziłam te cebule właśnie frezji. No jestem bardzo ciekawa, jak to właśnie będzie wyglądało i czy faktycznie będą tak pachły, wiecie, jak te frezje, które kupujecie w kwiaciarni. Ja pamiętam, kupowałam na Kamili Komunie właśnie białe frezje. Pięknie, cudownie pachniało. Piękne były bukiety. No naprawdę frezje cudownie pachną. Także zobaczymy, jak zakwitną, jak to będzie właśnie wyglądało. To na pewno Wam, moi drodzy, pokażę. A teraz, kochani, pokażę Wam jeszcze czosnki. Jeden czosnek, kochani, wyrosnął. Widzę, że już się pojawił. Jeszcze zostały raz, dwa, trzy doniczki. Na razie jeszcze nic tam nie widzę, ale zaraz Wam tutaj pokażę, jak już jeden czosnek wychodzi. Także no, widzę, że coś będzie. Mam nadzieję, że z tych trzech też rośnie. Tak więc zaraz tutaj szybciutko Wam pokazuję, jak to wygląda ten czosnek. I zobaczcie, właśnie tutaj je dałam w sypialni na parapet i tak to wygląda. Tu już właśnie wychodzi ten jeden czosnek, właśnie już go tyle widać. Jeszcze tu jest jedna doniczka, druga, no i tutaj mamy trzecią. Jeszcze nic tutaj nie widać, ale miejmy nadzieję, że też za niedługo się pojawią. No powiem Wam, że ten mnie zaskoczył, że jednak faktycznie coś wyszło. Właśnie wygląda jak ten mój czosnek na polu. Na polu już są, już powiem Wam, o wiele większe. Są dwa czosnki, no ale wiecie, to rośnie na polu, a ten jest tutaj w domu jako cebule sadzone, więc zobaczymy, jak będzie dalej, czy to dalej tutaj też
wyrośnie czy nie, bo na razie tutaj nic nie widać. No ale tutaj jak widzicie przedostał się jeden, więc mam nadzieję, że wszystkie doniczki będą z czosnkami, że wszystkie wyrosną. No to widzicie moi drodzy, tak to jest właśnie z tymi moimi kwiatami, które właśnie zasadziłam, wszystko właśnie moi drodzy z cebul. Te czosnki, które to Wam mówiłam, że kupiłam już posadzone cebule z ziemią, to jest doniczka P chyba 9, to się nazywało właśnie, sadzonka P9, w doniczce P9, no i jak widzicie jeden już czosnek wyszedł. I jeszcze czekam na trzy te doniczki, czy coś wyjdzie. No zobaczymy. Powiem Wam, że pisałam, upewniałam się właśnie, czy tam te czosnki w ogóle są, czy to wyrośnie. Napisali mi, że tak, tak, że wyrosną, że są. No jeden się pojawił, także powiem Wam, że mam już taką większą nadzieję, że coś po prostu z tego będzie. Na polu już mam dość sporego tego czosnka, dużo większy, no ale to wiecie, rośnie na polu, ma może, nie wiem, lepiej, choć już one są dobrze mrozoodporne, więc no zobaczymy, jak to będzie. A tutaj, moi drodzy, pokażę Wam akurat koszulkę, którą Damiankowi kupiłam właśnie dzisiaj w Pepco. To jest taka ładna koszulka, właśnie taki groszkowy kolor, bym powiedziała Wam, ten zieleń z białym. No i cena jest 10 zł, także więc niedroga. Fajnie wygląda. O, tutaj ma taką naszywkę z dinozaurami. Dino Lurels, czy jakoś to się tutaj nazywa. No, także więc taki kolor, moi drodzy, koszulki. Powiem Wam, że fajna. Jak są jakieś fajne, nawet materiał jest dosyć taki grubszy, nie jest taki cienki, to wtedy właśnie kupuję, bo tych cienkich to już takich bardzo takich, wiecie, jak szmata, to nie chcę, bo to z tymi koszulkami z Pepco różnie. Lepsze są te właśnie takie grubsze, porządniej wykonane. No zobaczymy, jak się będzie nosić. Ja ostatnio lubię właśnie Damianowi kupować te koszulki z 4F. Ostatnio pozamawiałam, jak Wam pokazywałam, ale dzisiaj mnie jakoś ten kolor skusił, powiem Wam, więc wzięłam, zobaczymy jak to będzie. No i tutaj zobaczcie, koło szyi też ma takie ładne właśnie jakby sprążka jest zrobione. No zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie fajnie wyglądać. Zresztą przymierzał tak na siebie i powiem Wam, że no fajnie wygląda. Kolorystycznie bardzo ładna. I tak, moi drodzy, ja chyba zabieram się właśnie za odkurzenie. Muszę podkurzać, potem idę się kąpać wieczorem. Jeszcze powiem Wam, jest widno, jest godzina 16, ale taki dzień, powiem Wam, dzisiaj ponury. Wczoraj był przepiękny dzień, bo był taki mega słoneczny, było cieplutko, pięknie, ładnie. No dzisiaj tego słońca brakuje, bo go nie ma. No ale miejmy nadzieję, że będzie jutro chociaż dzień ładny. Nie wiem, właśnie powiem Wam, że ja teraz się tak zastanawiam, czy ja Wam dzisiaj mówiłam, że jest czwartek? Nie, kochani, właśnie się teraz tak zastanawiam, czy mówiłam, że jest czwartek, czy nie. Dzisiaj, kochani, jest środa, jutro jest, moi drodzy, czwartek. No i tak sobie myślę, co ja Wam mówiłam? Chyba w samochodzie Wam mówiłam, że jest dzisiaj czwartek. Nie wiem, kochani, ale jak mówiłam czwartek, to poprawiam się, jest dzisiaj, kochani, środa, środek tygodnia, a jutro jest dopiero, kochani, czwartek, bo nie wiem, tak teraz sobie skojarzyłam, jak się z Wami przywitałam, to ja nie wiem, czy ja nie powiedziałam, że jest dzisiaj czwartek, więc nie wiem, jak tak, to przepraszam, jest dzisiaj, kochani, środa, w środę zaczęłam nagrywać, nie wiem, czy to będzie dwudniowy jutro z jutrzejszym dniem, no nie wiem, zobaczymy. Dobra, moi drodzy, ile biorę się za jakąś robotę, bo powiem Wam, że... No właśnie, dlatego, że mnie coś jakieś, nie wiem, ziewanie ogarnia, jakoś, nie wiem, czuję się tak, jakby mi się spać chciało, bo dlatego, że taki dzień jest dzisiaj właśnie taki ponury, dziwny. W ogóle muszę sobie też zrobić z paznokciami, bo mam takie piękne moje tuki, muszę dać odżywkę. Tamte, kochani, ściągłam, super, naprawdę, fajnie się je nakłada, fajnie się je ściąga, nie potrzebowałam frezarki, tylko okiwałam, dobrze, mocno wyruszałam i paznokieć sam po prostu odszedł. Powiem Wam, że ściągłam, bo dlatego, że nie jestem przyzwyczajona do nich. Przepięknie wyglądały, każdemu się podobały, nawet Wy żeście pisali, że bardzo ładnie to wyszło. No i powiem Wam, że takie teraz, co mam na ogródku pracę, to jednak powiem Wam, że jak dla mnie to, no nie jestem przyzwyczajona, żeby z tymi paznokciami, jednak z ziemia za paznokcie wchodzić, niby miałam ubrane rękawiczki, ale zawsze gdzieś tam coś, wiecie, no i stwierdziłam, że je ściągnę.
I na razie nie będę robić. Mam tutaj jeszcze ten żel i tak czasem mnie korci, że sobie zrobię. Ostatnio miałam robić właśnie i zrobić sobie z takim kolorem róż, taka fuksja, taki, wiecie, taki albo neonowy kolor, ale nie kupiłam sobie. Mam tutaj stare, nie wiem, czy one jeszcze są dobre. Więc mówię, na razie ściągłam, na razie nie robię, ale i tak sobie w któryś dzień, powiem Wam, zrobię, bo naprawdę pięknie wyglądały. Sam żel prześlicznie wyglądał, jak normalny paznokieć. One do tego były takie cienkie, jakbyście mieli swoje paznokcie, w ogóle nie było widać, żeby były paznokcie po prostu, wiecie, robione, jak niektórzy robią tymi żelami i te paznokcie dość grube są, takie, wiecie, ciężkie, niekomfortowe, a te były naprawdę świetne. Także na pewno sobie zrobię, na razie mam swoje, bo i tak zacznę jeszcze robić tutaj na ogrodzie, więc szkoda by mi było je zniszczyć, więc jak ogarnę to wszystko, to na pewno sobie jakieś zrobię. Paznokcie to Wam na pewno pokażę. No, a teraz idę, moi drodzy, biorę się za sprzątanie. Trzeba wszędzie poodkurzać. Dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Mamy dzisiaj, kochani, kolejny dzień. No i dzisiaj, moi drodzy, jest właśnie czwartek. Odzywam się już tak troszkę później do Was, bo rano nie miałam czasu. Nastawiłam właśnie pranie. Miałam trochę rzeczy do prania, jeszcze później muszę wyprać właśnie ręczniki. Pogoda dzisiaj, powiem Wam, że jest taka średnia, chyba taka będzie jak wczoraj. No, zobaczymy, może się później trochę poprawi. No, a jak na razie jest ubrana, powiem Wam, już tak, tak nijako, można powiedzieć. No i oczywiście jest dzisiaj troszkę chłodniej. Co, kochani, ja już obiad mam, więc nie wiem. Idę sobie, zrobię może jeszcze jedno cappuccino, chociaż rano piłam, no ale idę, wezmę sobie, zrobię jeszcze teraz. Za niedługo mi się pranie pewnie wypierze, będzie trzeba powiesić. Myślę jeszcze dzisiaj podjechać do sklepu, muszę sobie kupić płyn właśnie do prania, bo wczoraj niestety nie kupiłam. Nie chciało mi się już tam podjeżdżać akurat, no to sobie dzisiaj. No, także więc, kochani, zapraszam Was znowu na kolejny dzień ze mną. I tak, moi drodzy, słoneczko, powiem Wam, wyszło, świeci słońce, a odnośnie właśnie tego, bo jestem tutaj właśnie w tej chwili w sypialni, no i wczoraj Wam pokazywałam te moje czosnki i mówiłam, że wyszedł tylko jeden. No nie, kochani. Wyszły jeszcze w kolejnych dwóch donicach, czyli trzy. W czwartej jeszcze nie widać, ale trzy są. Czyli trzy czosnki w trzech donicach są. Ja tak bardziej, wiecie, patrzyłam na środek, że on na środku, bo jeden rośnie na środku, a w dwóch donicach gdzieś one są z boku rosną, więc nie wiem, czy jest ich więcej, czy jeszcze jeden jakiś będzie, czy po prostu tak posadzili gdzieś z boku, albo podczas transportu się ta cebula po prostu w ziemi przesunęła. No nie wiem. I zaraz Wam tutaj pokażę, że nie jest jeden, a są trzy. I zobaczcie, ja wczoraj Wam pokazywałam tego, a tu się okazało, zobaczcie, z boku jest tej innej doniczki, tutaj właśnie na boku rośnie czosnek, ten, co wczoraj pokazywałam, no i kolejny, moi drodzy, też właśnie jest tutaj, o, z boku, zobaczcie, w tej doniczce ostatniej tutaj jeszcze nie ma, chyba że gdzieś się tam pojawi, pewnie może jutro albo wieczorem, zobaczymy, ale przynajmniej trzy już są. No nie wiem, tak śmiesznie, że tu z boku. W marcu będę je musiała wysadzić właśnie, jak troszeczkę tylko podrosną, wyjdzie jeszcze tamten, to je od razu do gruntu wsadzę właśnie tam między moimi trawami, żeby one tak ładnie, wiecie, wyglądały, zielone trawy, i pośród tych traw będą właśnie takie czosnki fioletowe, kulki, więc to będzie fajnie wyglądało. No, także więc tak to wygląda. Jak widzicie, są trzy, a nie tylko jeden. Czekam jeszcze na jednego, czyli będą cztery. A teraz, moi drodzy, właśnie jadę, uciekam, jadę kupić właśnie płyn do prania, bo mi się skończył płyn do prania, skończył mi się płyn do płukania, zrobiłam dzisiaj dwa prania, no i już nie mam w czym prać. Tak więc muszę podjechać sobie tutaj do sklepu, tu gdzie zawsze jeżdżę, po donicę, tam jest właśnie ten płyn Wirek, co ostatnio kupuję w żelu, no i do Dilza muszę wstąpić po to większe opakowanie właśnie tego płynu, tego takiego żółtego, co dawniej kupywałam. Także tamten kupię, on też ładnie pachnie, więc na zmianę będzie teraz po prostu
inny płyn. No, także więc, kochani, jadę, słońce świeci, trochę zachodzi, trochę wychodzi, więc taka pogoda jest w miarę. Ja na sobie mam sweterek, założyłam sobie taki sweter właśnie w kwiatki, no i myślę, że ubiorę chyba na to albo płaszcz, albo tą moją czarną alpakę, którą mam, bo sobie nawet o niej zapomniałam. No i wczoraj tak patrzyłam właśnie w garderobie, no przecież wisi tutaj moja alpaka, więc chyba może ją założę. No, także więc, kochani, ja lecę, odzywam się do Was później. Jestem, moi drodzy, tutaj po sklepie idę po płyn do prania. Zobaczcie, jaką mam stylizację dzisiaj, jakie mam spodnie ubrane. Taki piękny róż. No i idę, lecę, kochani, do sklepu. Ciepło się zrobiło, słońce świeci. Świetna jest, powiem Wam, pogoda. Dzień dobry. Jestem teraz, moi drodzy, pod Pepco. Właśnie lecę teraz do Pepco. Kupiłam właśnie przedtem płyn tego wirka właśnie do prania. No i powiem Wam, że idę właśnie do Pepco teraz, bo właśnie mama chciała, żebym jej kupiła te kwiatki, co wczoraj Wam pokazywałam takie w donicach, więc idę, lecę. Mam nadzieję, że jeszcze są te kwiaty, także chyba kupię. No i oczywiście idę jeszcze do Dilza po płyn do płukania, żebym nie zapomniała po prostu, ale powiem Wam, mega ciepło, ja już się rozsunęłam, bo jest mi, szczerze mówiąc, tak gorąco, a jeszcze tutaj czarnej alpaki, to powiem Wam, grzeje słońce niesamowicie, ale super, niech będzie taka pogoda jak najdłużej, niech z nami zostanie i będzie jeszcze nawet cieplej. Dobra, kochani, wyłączam radio i lecę do Pepco. Jestem. Zakupy, powiem Wam, zrobione. Byłam jeszcze w Biedronce, powiem Wam, po banany. Kupiłam jeszcze właśnie, powiem Wam, bagietki. Także więc lecę. Jadę, kochani, teraz do domu. No i byłam w tym Pepco, tak jak mówiłam. Kupiłam właśnie te kwiatki, powiem Wam, ale się poschodziły te kwiaty. Ja wzięłam dwie te donice, no i została tylko jedna. Także no, takie sztuczne kwiatki w takiej drewnianej donicy, powiem Wam, takiej skrzynce. No i to się wszystko tak szybko wysprzedało. Także więc, moi drodzy, widzicie, ludzie szaleją, sztuczne kwiaty. No, także więc jadę do domu. Może jak mi się uda, to tutaj Wam pokażę teraz na szybkiego właśnie te kwiatki, jak one wyglądają. Tak Wam, moi drodzy, to tylko pokażę. Tu mam jeszcze Damianowi spodnie wzięłam, a kwiaty są taka po prostu, wiecie, mieszanka. No i oczywiście, co ja jeszcze tutaj kupiłam, zatkałam Wam teraz reklamówką. Byłam w Dilzie i jeszcze mam tutaj, zobaczcie, Oreo. Widać, bo nie widać. No, ale kwiaty są, także więc jadę teraz do domu. Jestem, kochani, dotarłam do domu, ale się zgrzałam, powiem Wam, ale ciepło na polu, mega naprawdę cieplutko, bo wyszło słońce i właśnie świeci. Ja tutaj kupiłam właśnie ten płyn, co Wam mówiłam, takiego wirka. Kupuję ostatnio, bardzo fajnie się w nim pierze i przede wszystkim ładnie pachnie. I w Dilzie, moi drodzy, kupiłam właśnie ten płyn do płukania. Bardzo ładnie on też pachnie i też go lubię, tak samo jak i Cocolino, ale ten też jest bardzo fajny. No. Także, moi drodzy, takie zakupy. Byłam jeszcze w Biedronce po banany. Banany są teraz chyba 2,99 i wzięłam, moi drodzy, takie bagietki. Bardzo dobre bagietki. I takie, moje zakupy. Mamie, to jak widzieliście, pokazywałam, kupiłam te kwiatki, właśnie jej dałam. I tu mam jeszcze Damianowi właśnie spodnie z Pepco, ale to Wam za chwilę pokażę. A w ogóle powiem Wam, że ten bukiet walentynkowy, który dostałam od męża, dopiero dzisiaj go wyrzuciłam. To znaczy, został jeden jeszcze kwiatek z niego. Zobaczcie, goździk. Przepięknie wygląda, no nic się jeszcze z nim nie stało, róża się po prostu zasuszyła i tamten gerber tak samo już się ususzył, a
ten goździk jeszcze jest ładny. Także więc wsadziłam go do takiego małego wazonika. Dam go zaraz właśnie na stół. Dobra, to wynoszę, kochani, do łazienki. Te moje płyny będę miała przynajmniej w czym prać, bo kapsułki, powiem Wam, też mam Ariela, ale nie wiem, te kapsułki ostatnio, to ja Wam kiedyś mówiłam, tak strasznie śmierdzą, to pranie śmierdzi po nich, że po prostu nie cierpię. Ja nie wiem, oni się zepsuli chyba z tymi kapsułkami Ariel, także przedtem był jakiś fajny zapach, ładnie pachło, a teraz kompletnie do dupy, szczerze mówiąc. No, dobra, moi drodzy, chowię wszystko, odzwam się, kochani, do Was później. Idę się przebrać właśnie w krótki rękawek, bo mi gorąco jest w swetrze. Kurczę, gdzieś mi tutaj światło, ciemno, jasno. Dobra, moi drodzy, lecę, odzywam się, kochani, do Was później. Przyszłam, moi drodzy, Wam tutaj właśnie pokazać te takie małe zakupy z Pepką moje, bo kwiatki były dla mojej mamy, a ja tutaj mam tylko spodnie dla Damiana. Powiem Wam, że w ogóle fajne teraz takie kolekcje, powiem Wam, dla dzieci są. Zobaczcie, takie spodnie mu wzięłam. Takie, wiecie, sportowe, niebieski, zielony kolor, biały tutaj. Oczywiście nogawki takie. No i z przodu one mają kieszonkę. Mają kieszonkę na pupie bez kieszonek. Bo ja mam, że takie spodnie 25 zł, to nawet spoko. Tylko gorszy jest właśnie ten tutaj pas, że one zawsze robią takie większe. A nieraz to tutaj nie da się tak ścisnąć. Te nawet widzę ok. Mam nadzieję, że będą w pasie dobre. Czyli, moi drodzy, jedne spodnie takie dla Damiana, bo powiem Wam, naprawdę tak powyrastał na długość, że wszystko jest po prostu na niego za krótkie. No i kolejnemu kupiłam takie zielone, też takie sportowe. Wiecie, takie już mu wiosenne kupiłam, nie jakieś ciemne, granatowe czy czarne, żeby to słońce po prostu, wiecie, jak do ciemnego przygrzeje, to jest strasznie gorąco. A takie przynajmniej fajne będą. Jedna jest taka nogawka czysta, bez napisu, a druga ma taki właśnie napis. Oczywiście to naklejkę trzeba tutaj zerwać, bo tu jest rozmiar 128. No i te tak samo kosztowały, nie, te kosztowały akurat 20 zł. Tamte 25, a te 20. Także takie, moi drodzy, spodnie. I moje zakupy z Pepką by były, moi drodzy, tylko takie. W Dilzie byłam, to Wam pokazywałam, że wzięłam płyn. No i zobaczcie, kupiłam ciastka, te oryginalne ciastka Oreo. Jedna taka paczka kosztowała 4 zł. Ostatnio dzieciaki chciały, żebym właśnie kupiła Oreo. No to mówię, dzisiaj byłam akurat, no to mówię, wezmę w takim opakowaniu. Także dwie paczuszki ciastek Oreo, moi drodzy. A teraz, kochani, uciekam. Idę właśnie sobie zrobić jeszcze chyba cappuccino, albo i nie. Nie, nie robię cappuccina. Idę, lecę na pole, bo jest naprawdę bardzo ciepło. Idę zobaczyć na moje kwiaty, co tam słychać. Czosnek już, powiem Wam, dość duży, chyba już gdzieś taki jest na polu. Te są, wiadomo, mniejsze, bo dopiero z ziemi powychodziły, a tamten, tak jak mówię, już jest spory, dość duży. Kurczę, jaka jestem rozczochrana, powiem Wam. Nie wiem, tak jak świeże włosy się ma i tak muszę je zafarbić. Nie wiem, kiedy będę farbić, chyba jutro w piątek. Nie wiem, zobaczę, czy będzie mi się jutro chciało. No, także, moi drodzy, na tyle by było z zakupów. Uciekam, tak jak mówię, idę na razie teraz na pole. Może Wam coś nagram, może nie. No, także odzywam się, kochani, do Was za chwilę. Zobaczcie, jesteśmy akurat na polu. Tu są te moje donice właśnie. Z tymi hortensjami, które poobcinałam i powsadzałam. I zobaczcie, wszystkie wypuszczają liście. Tutaj też, tu, tu. No wszystko po prostu, zobaczcie. Wszędzie są po prostu listki. Także mam nadzieję, że mi się to przyjęło. Jesteśmy tutaj w ogródku, gdzie akurat mam Mauzera. Siedzimy sobie z Damianem. I co jemy, Damianek? Pokaż. Oreo. Jemy Oreo. No, to ja mam bardzo dobre. No i zobaczcie, jestem tutaj właśnie w tyle na ogródku. Zobaczcie, jak wyglądają rozchodniki. Takie większe są tu, bo tu tak słońce świeci bardziej. No to zobaczcie, jak to ładnie wygląda. I tutaj są następne. Ładnie sobie wszystko, powiem Wam, rośnie. Tutaj oczywiście wziąłam do tej mojej hortensji na pniu. Dałam ten patyk, bo ona mi się tutaj chyliła, więc tutaj musiałam to
podeprzeć ją, żeby stała prosto. No, także więc, moi drodzy, tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Na razie jeszcze jest, po prostu nic nie rośnie, ale miejmy nadzieję, że za niedługo hortensja po prostu wypuści wszystko, chociaż już widzę, tutaj też są właśnie listki, o tutaj, tu się pojawiają, tu, no super, fajnie, nie mogę się doczekać, jak ona już tak będzie wyglądać, jak w zeszłym, w tamtym roku. No, także musimy jeszcze, kochani, poczekać, bo to dopiero wszystko będzie teraz rosło. No i tutaj tak samo mamy, tu jest azalia, co w tamtym roku kupiłam. Ta jest chyba różowa albo czerwona, nie wiem, już nie pamiętam. Tu są oczywiście rozchodniki w donicach i tu kolejna jest azalia. Zobaczcie, jak sobie rośnie tutaj właśnie. A tutaj zobaczcie, hortensja. To jest akurat hortensja Damiana. To jest ta taka ogrodowa, ona była niebieska. Zobaczcie, jak ona sobie tutaj fajnie radzi. Już ma liście. Jak sobie powyrastała, zobaczcie. No i tu mam trawę, w tamtym roku wsadziłam. Tu jest kolejna wsadzona. Zobaczymy, czy ta się opuści. No i tu w donicach mam pościnane właśnie tutaj to, co rosło, czyli wrzosy. Zobaczymy, czy się opuszczą, bo tutaj sobie wyrastają akurat nowe zielone, zobaczcie. Stare pościnałam, nowe wychodzą. No i tutaj tak samo, zobaczcie, rosną sobie rozchodniki. Hortensje, rozchodniki, tak na zmianę. A tu Wam pokażę właśnie mojego czosnka. Zobaczcie, jaki już jest dość duży. Ja go tu mam w siatce, żeby ktoś go nie zdeptał. Tak wygląda. I obok jest jeszcze jeden. Także się rozmnożył i będą dwa. No, a tu jest moja trawa. Widzę, że wypuszcza takie zielone trawki już. Ścięta. No i wierzba, zobaczcie, jakie ma bazie piękne. To są takie duże bazie. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Całe, jak za niedługo będzie w takich baziach, kotkach, to będzie ładnie wyglądało. No i resztę wszystko tutaj, te trawy, wszystko pościnane. Właśnie wyciągłam krasnala ostatnio, ale zobaczcie, co się stało z krasnalem, niestety, ale się łupi. I będzie trzeba kupić farbę białą, niebieską, czerwoną, taką beżową i chyba zieloną, bo ma spodnie. No i będzie trzeba go chyba niestety przemalować. No, nie sądziłam, że on tak po prostu będzie się, widzę, łupił. Zobaczcie, to wszystko tak odpada. No, będzie trzeba go niestety, biedaka, pomalować. A taki ładny był, powiem Wam. Już nie kupię takiego właśnie w takim kolorze, tylko najlepiej chyba takie kupić, wiecie, takie zwykłe, takie betonowe, jakby gipsowe, takie w takim kolorze jak beton. Tak więc, moi drodzy, ja już się tutaj z Wami pożegnam. Idę sobie jeszcze tam pod murem właśnie trochę pokopać, wygrabić. Tutaj też muszę trochę pozbierać właśnie tych, właśnie co tutaj są, takich trawek, to jest akurat z lawendy, lawenda, więc muszę tutaj trochę ogarnąć. A z Wami się, kochani, żegnam. Jak Wam się podobał też taki vlog dwudniowy z wczoraj i dzisiaj, to dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie, kochani, nadal o subskrypcji kanału. A my widzimy się, kochani, w kolejnym vlogu. Pozdrawiam Was serdecznie. No i życzę Wam, kochani, miłego dnia albo wieczoru, zależy, kiedy to będziecie oglądać. Pa, pa!